Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i tym razem przedstawienie postaci, nowej klasy postaci tak naprawdę, Druid. Bardzo ciekawa i bardzo wreszcie jakaś inna klasa, aniżeli te wszystkie robione, nazwijmy to, na jedno kopyto. Nie wiadomo jak się będzie jeszcze sprawować i tak dalej, ale jest naprawdę bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o jej mechanikę. I teraz tak, o co tutaj w ogóle chodzi z tą klasą? Tej klasy główna jakby statystyka to jest inteligencja, zakłada ona itemki zwiadowcy, jak sami widzicie, i o co tutaj chodzi z jej umiejętnością tak zwaną pasywną. Maska niedźwiedzia. Załóż ją, by zyskać umiejętności i cechy wojownika. Od 25 poziomu możesz założyć maskę kota. I o co tutaj chodzi? My teraz mamy założoną maskę, że tak powiem, druida, czyli po prostu tą standardową, i mamy mnożnik HP razy 2, czyli tak jak ma mag, nie wiem, pancerz mamy też taki jak ma mag i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystko tak działa. I teraz jeżeli sobie tutaj klikniemy, to jak widzicie mamy maskę niedźwiedzia. Maska niedźwiedzia tutaj nawet jest zakładana, w ogóle tych masek jest podobno bardzo dużo, zależnie jaką rasę, klasę, jaką rasę postaci wybierzemy i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie, gdy sobie zmienimy tutaj na maskę niedźwiedzia, to mnożnik HP nam się zmienia razy 5, czyli widzicie, mamy tak jak wojownik. Oprócz tego tutaj ten pancerz tak samo się tutaj zmienia na 50%, czyli tak jak właśnie dla wojownika. I możemy tutaj z powrotem kliknąć, znowu mamy limit 10% i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego zyskuje po prostu umiejętności danej klasy, czyli jeżeli założymy maskę niedźwiedzia, to będzie blokować, jeżeli założymy maskę tutaj tego zwiadowcy, czyli to ona jest dopiero od 25 poziomu dostępna, że tak powiem, to możemy robić uniki. I teraz jedyna ciekawostka jest taka, możemy to w sumie jakoś przetestować na ten moment, założymy sobie tą klasę i ile to będzie w ogóle biło, jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o obrażenia. Spróbujmy sobie znaleźć jakąś różdżkę, powiedzmy, no niech będzie ta, plus 18, żeby tylko była. Tu przypadkiem kliknąłem, nie wiem w ogóle, bo nagrywam na przeglądarce, nie wiem jak to będzie z tym dźwiękiem, ale mam nadzieję, że będzie wszystko git, więc dobra, tutaj damy sprzedaj. I teraz tak, mamy nową broń, mamy założoną maskę niedźwiedzia i właśnie tak jak mówię, jedyne co mnie tak, że tak powiem, ciekawi, to jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o lochy, no bo jeżeli on będzie miał mnożnik HP razy 5, a będzie bił jak mag, no to wygląda na to, że to będzie no przesadzone, nie? Więc zaraz to sobie sprawdzimy, bo to jedyna rzecz, jaka mnie ciekawi, czyli po prostu tutaj, zmieniamy sobie te maski. Mamy założone różne rzeczy, to jest bardzo fajne, bo można dostosować, nie wiem, do lochu i tak dalej, więc no ciekawa sprawa. I tak jak mówię, co nam się zmienia po zmianie maski? Mnożnik HP, pancerz oraz umiejętność ta jakby pasywna, czyli blokowanie lub uniki. Nie ma odrodzeń, co ciekawe, w sumie dobrze, bo ten DH to był naprawdę taki niewypał, że nie wiem, czy przez to, że właśnie DH nie okazał się takim niewypałem, to teraz właśnie zrobili tak szybko nową klasę, a nie czekali roku. No ale dobra, zaraz to zobaczymy. Mamy 10 level, więc tutaj w tych misjach powinien nam się zaraz pojawić klucz do lochu, żebyśmy, w sumie to można też sprawdzić na PvP, ale dobra, no niech będzie jeszcze ten loch, mam nadzieję, że jakoś... Nie chciałem tego, mam nadzieję, o jest, dobra. Mamy kluczyk, to tam wszystko jedno, niech będzie ten cyk. I jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o walkę z tą zjawą? Aha, czyli bijemy, chociaż my mamy też małe staty, to nieistotne. Ale z tego co widzę, dobra, to inaczej zrobimy. Będziemy się bić na przykład z jakimś wojownikiem, który ma 10 level. Zaatakuj tego gracza, cyk. I jak to tutaj wygląda? No bijemy mniej więcej tyle co on, wiadomo, mamy troszeczkę, mamy mniejsze statystyki, nie? Bo tutaj nawet jeżeli mamy maskę niedźwiedzia, to nie musimy robić oczywiście siły, tylko naszą główną statystyką jest cały czas inteligencja, ale tutaj w ogóle ani razu nie zablokowałem, co ciekawe, nie chcę tu do gildii, ani razu nie zablokowałem, ani nic w tym stylu. W sumie to możemy sobie tą inteligencję podnieść, zobaczmy jak to w ogóle będzie wyglądać, dajmy wszystko w inteligencję, bo właśnie jestem ciekaw jak to tu wygląda. I tutaj mamy tą zjawę, dobra, jak 81... No zdecydowanie bijemy zdecydowanie mniej niż on, czyli po prostu te obrażenia mamy takie, można powiedzieć, wojownikowe. 1 plus inteli... A właśnie, czy obrażenia nam się... Nie, dobra. Nie wiem jak to wygląda, no ale na pewno, no jeżeli to by był wojownik z obrażeniami maga, to by było przesadzone. Dobra, czyli możemy sobie wejść jeszcze tutaj na jakiegoś wojownika, on ma 72 siły. Jak to wygląda? My mu bijemy 46, on nam bije 88. Tylko właśnie, czy my uda nam się zablokować, chociaż no bo tarczy nie musimy kupować, nie? Jestem ciekaw, czy on też w ogóle nie blokuje.
O, zablokowaliśmy, okej, czyli działa. O, znowu blok. Czyli spoko, to wyjdzie tak samo z unikami, pewnie będzie to samo. Dobra, no ale bijemy tak naprawdę tak samo jak wojownik, mimo że tutaj mamy właśnie tą różdżkę i tak dalej, obrażenia tutaj się bardzo nie zmieniają z tego co widzę. Ale poczekajcie, a czemu tak? A dobra, bo ja źle najechałem, dobra, mój błąd, roztrzęsiony jestem, bo na szybko to wszystko nagrywam, ale nieistotne, dobra, czyli generalnie tak to wygląda, no chyba nie ma co tutaj więcej mówić. Jesteśmy takim magiem z przedmiotami zwiadowcy, ale możemy się zamienić równie dobrze w zwiadowcę oraz w wojownika. Uzyskujemy ich mnożnik HP, zyskujemy ich pancerz i zyskujemy ich umiejętności pasywne, czyli blok oraz unik. W niedźwiedzia się możemy zamienić od 10 poziomu, dlatego ja tutaj musiałem dobić ten 10, żeby wam pokazać, natomiast w tego zwiadowcę dopiero od 25, co w sumie opóźni troszeczkę te lochy początkowe, ale wiadomo, to nie jest jakoś tam najważniejsze na świecie. I tak, no generalnie bardzo, ale to bardzo fajna sprawa, fajnie to będzie działać na pewno w wojnach gildii i tak dalej, żeby to jakoś dostosowywać fajnie, więc no dobrze, a poczekajcie, w ogóle też głupio zrobiłem, bo nie zmieniłem tutaj sobie na tego druida zwykłego i teraz bijmy w tego, ile my będziemy bić. No, w sumie też mu bijemy dosyć średnio, jeżeli chodzi o te obrażenia. Nawet bym powiedział, że podobne jak ten wojownik, tak? Kurde, no ciekawe mnie te obrażenia w sumie. To jest jedyna rzecz, która mnie ciekawi. 80... 140, no to nie, no wygląda na to, że obrażenia są prawie identyczne. Dobra, poczekajcie, zróbmy coś takiego, zróbmy sobie z powrotem tego druida, może tutaj jeszcze w ogóle trochę misji porobimy, żeby nam troszeczkę tego golda wpadło. Zobaczmy jak to tu wygląda, 11 level, to też na pewno się przyda, no broń mamy tam pierwszą lepszą, nie, ale pod inteligencję, więc jest dobrze. Zużyjmy tutaj tych klepsydr tyle ile mamy, w sumie już mi chyba tam niewiele zostało. 20, dobra, no to jeszcze trochę jest. Potestujmy, popróbujmy, no mamy jeszcze 7 grzybów na tej postaci. To jest wiadomo postać, tylko taka na chwilę, ja ją usunę po odcinku. No i jeszcze w ogóle jeżeli chodzi o nową postać, to miałem grać magiem. Takie było założenie pierwotnie, ale jednak skoro wychodzi taka klasa i ozona naprawdę, ale to naprawdę ciekawa, to będę grał właśnie tą klasą na nowym serwerze. To jakby ktoś się tam pytał, ktoś był ciekawy, to właśnie nią będę grał. Dobra, dodajemy w tą inteligencję jeszcze troszeczkę, co prawda nie jest to nie wiadomo ile, a spoko. Jesteśmy druidem i dobra, ile bijemy tej zjawie? 96, no malutko bardzo. Dobra, no jeszcze raz. 30... 84, no bardzo malutko, no ona jest tutaj co prawda magiem, ale teraz zmieńmy sobie na to. Wygląda, że te obrażenia mamy takie same i na tej klasie i na wojowniku, nawet wojownik troszkę więcej bije. No zobaczcie, że na tego maga ten wojownik jest lepszy niż druid, to wiadomo, bo ma więcej HP, ale obrażenia są z tego co widzę bardzo, ale to bardzo podobne. Nie wiem, jeżeli ktoś to już rozkminił z was, to może mi napisać w komentarzach, jak to faktycznie działa z tymi obrażeniami, no bo nie jestem w stanie uwierzyć, że to może być mag z mnożnikiem HP i z 50% pancerza, który będzie ładował takie bomby jak właśnie mag, no to jest raczej niemożliwe. Tutaj zobaczmy jeszcze jakiś 9 level. Jak to tu wygląda? 58, 324. No zobaczcie, on nam bije takie obrażenia, jak faktycznie mag powinien. A my, mając statystyki, można powiedzieć, bardzo podobne, jeżeli chodzi o inteligencję, bijemy mu mało, bo jesteśmy wojownikiem. A teraz wejdźmy sobie jako powiedzmy ten druid cały. No i też mu bijemy takie średnie obrażenia, takie bardziej wojownikowe. Nie wiem, no ciekawa sprawa, ciekawe jak to wygląda, jak to tutaj jest. Poczekajcie, 14, 40, średnio 27, a u niego jak tutaj wygląda? No on ma tutaj ten rozrzut taki mniejszy, więc on raczej tymi małymi nie będzie bił, tylko raczej takimi większymi właśnie. Ale nie wiem, dobra, nieistotne, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to piszcie w komentarzach, jeżeli nie, to... Ja to już ogarnę po prostu jakoś tam później, albo na starcie serwera. Będziemy po prostu tą klasę testować i nią będziemy grać, żeby nią wbić tak jak i łowcom jakiś wyższy poziom i tym łowcom właśnie spróbować. I tak właśnie tego druida potestować tak samo jak i tego łowcę. To by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Wbijajcie na film dotyczący gildii, bo tam zakładamy gildię na nowym serwerze. Jeżeli ktoś jest chętny, to odpalcie sobie tamten filmik i po prostu ogarnijcie co i jak. I tyle tak naprawdę, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć, wbijajcie jeszcze na Discordę dla widzów, siemanko.